Siemaneczkoszowi witam was serdecznie. No i kto inny jak ja, Lemi, kochani, tak, dokładnie. Dzisiaj nie wiem dokładnie o której godzinie, ciężko mi powiedzieć, ale e, od jakiejś godziny dostaję ciągle w telefonu wokół siebie, dostaję ciągle wiadomości. Lemi, czy słyszałeś, czy widziałeś? Yy, tak, widziałem, słyszałem. PlayStation 5 zostało oficjalnie zapowiedziane, tak, kochani. PlayStation 5 nie będzie to jakaś inna nazwa. PlayStation nas. Przyzwyczaiło do tego, że od dwóch ponad już dwóch dekad dostajemy PlayStation z nowym, nową cyferką. Mieliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę, czworeczkę. No i teraz dostajemy PlayStation, dostaniemy, przepraszam, PlayStation 5. Oficjalnej daty premiery jeszcze nie ma, ale gdzieś pewnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia dostaniemy nową koncelkę na rynek. Koni za dużo tutaj nie będę bredził, bo masę artykułów znajdziecie na internecie, jak i również u mnie wpis na społeczności na YouTubie i też na moim Facebooku, pokrótce straszające co już tam wiemy, ale możecie oczywiście pogrzebać więcej w internecie i na pewno więcej znajdziecie informacji, a ja przede wszystkim zapraszam do magazynu Wired, gdzie... Zresztą link gdzieś tam dostaniecie w komentarzu pod materiałem, gdzie na pewno tam dostaniecie już takie informacje z pierwszej ręki, bo oni mieli wyłączność na to, żeby tą nową konsolkę przetestować. Przynajmniej w tych ustawieniach, jakie teraz obecnie są. A czy to będą ostateczne, jakie wyjdą na rynek, tego coś chyba jeszcze nie wie nikt. Słuchajcie, moi mieli, z tego co wiemy, to może najpierw troszeczkę opadzie w zasadzie mamy czuć przez te wibracje, mają jakby zostać zastąpione nowym systemem, gdzie będziemy czuli, gdy poruszamy się tak po jakimś terenie błotku, czy po jakimś asfalcie, czy jakimś żwirze i tym podobne, czy jedziemy jakimś samochodem, czy czołgiem, coś w tym stylu. Więc wszystko powinno być odczuwalne. W zasadzie jestem bardzo ciekawy, jak oni to zrobią. Ale no, no mamy XXI wiek, więc niech, niech kombinują. Tak samo z triggerami, coś na wzór Xboxa mamy dostać, czyli będziemy również też czuć inaczej, kiedy będziemy strzelali z karabinu maszynowego Shotgun'a, z łuku, nie wiem, z jakiegoś tam miotacza płomieni i tym podobne. Więc, więc dość ciekawa opcja. A żeby takieś było tam jakieś mega rewelacyjnie tym podniecony był, to nie. To taką informację tam wszędzie gdzieś szerzą, bredzą o tym sporo. Dla mnie jakaś tam wielka ciekawostka to nie jest. Natomiast no, być może jakieś usprawnienie rozgrywki będzie. No, być może kiedy pada do takiego w rękę Dualshock'a 5 prawdopodobnie tak go pewnie będą nazywać. To się do tego wszystkiego przekonam, ale ja to aż tak bardzo mnie nie interesuje. Gry kochani mają być nadal tak samo instalowane, mają być na nośnikach, więc ta moja kolekcja z tyłu, do której jestem bardzo przywiązany, mam nadzieję dalej będzie się powiększać, drugą półkę, zresztą niedługo kupuję bo tam już miejsca nie mam tu gry w ogóle mi się walają gdzieś tam na dole, zresztą to pewnie widzicie, tu o tam troszeczkę ściemniony mam <laughs> obraz tu ściemniony tego światła światło tam za bardzo je dociera, ale widzicie jakieś resztki tam pudełek. Więc muszę już to gdzieś rzucić na drugą półeczkę, więc przy PlayStation 5 ta moja półeczka też wstydu przy okazji będzie się powiększać. Gry mają być na leśnikach pojemności 100 GB, ma to nadal być Blu-ray, gry mają instalować się... Troszeczkę w inny sposób niż obecnie, czyli będziemy mieli możliwość. Przy niektórych jak mieliśmy taką już możliwość przy obecnej generacji, możliwość wyboru instalacji najpierw multi, później singla, ale też będzie możliwość, tak przynajmniej twierdzą, odinstalowania sobie później singla po przejściu, powiedzmy, a zostawienia sobie tylko multiplayer, żeby miejsca na dysku. Gdzieś tam się zwolniło dla jakiejś innej gry. Dyski SSD, to wszystko już wiecie, o tym nie ma co za dużo gadać. Kochani, jest takich jeszcze ważniejszych rzeczy. Ceny jeszcze nie znamy, ale za tym, za, o tym za chwilkę porozmawiamy. Dokładnej daty wyjścia też nie znamy, ale też za chwilę o tym porozmawiamy, bo mam. Kilka rzeczy na ten temat do powiedzenia i ciekawe czy to się sprawdzi. Tak patrzę u siebie na Facebooka szybciutko. Czy jeszcze o czymś powinienem powiedzieć? W zasadzie no, nowy kontroler będzie wykorzystywać USB typu C, więc też jakoś nic odkrywczego. W zasadzie powiem Wam szczerze, te informacje Wszędzie się pokrywają, w wielu rzeczach już widzieliśmy wcześniej, wiele rzeczy jest łatwych do przewidzenia, więc no Ameryki tutaj jakieś nikt nie odkrył. Natomiast White mogło przetestować nowy kontroler sobie, słuchajcie, na grze Astrobot i również też na Gran Turismo Sport, które zostały przeportowane Prze... na... na ten cały DevKit PS5, więc kurę jestem ciekawy jak też to wygląda, czy faktycznie będzie to działać w 120 klatkach, to mnie zastanawia. Full HD oczywiście, bo w 4K pewnie będzie w 60. Dobrze kochani, słuchajcie, Bredzę-Bredze. Bredze. To wszyscy wiemy, PlayStation 5 zapowiedziana. A teraz kochani, króciutko na temat ceny, bo pewnie będzie się wielu, będzie pewnie z wielu was się zastanawiało, ile to będzie kosztować i też data wyjścia. Więc słuchajcie, LEMI przewiduje datę wyjścia czwartek 12 listopada 2020. Tak ma być. Klamka zapadła. Ciekawacz się. Nie pomylę. A co do ceny? Już wam mówię. 399 goła konsola, o jeżeli taka w ogóle wyjdzie. Czter e, mówimy o euro. 449 euro, jeżeli wyjdzie z Grom zestaw. Tak, bo w przypadku PlayStation 4, która w z Zonem, coś w tym stylu, tak, taki bundle z Grom. 499 euro, jeżeli wyjdzie z dwoma padami i z jedną grą, ewentualnie z jednym padem, dwiema grami. Może taki zestaw też będzie, ciężko powiedzieć. Natomiast są pogłoski tak, że ma być start również też drugiej konsoli, czyli PS5 Pro. I tutaj nad tym za bardzo się nie zastanawiałem, ale skoro obstawiam 399 euro start PS5, to obstawiam 499 euro PS5 Pro, jeżeli taka, takowa wyjdzie. Więc to też sobie dobrze zapamiętajcie. I możemy to sprawdzić w przyszłym roku, czy się nie pomyliłem. A rzadko się mylę, więc mam nadzieję, że tym razem też się nie pomylę. Słuchajcie, dlaczego 399? Powiem Wam tak. Troszeczkę historii może na szybko. PlayStation 1, kiedy wychodziło, kosztowało na start 299 euro. Playstation 2 299 euro. Playstation 3. To była lekka przesada, ale pewne rzeczy trzeba też zrozumieć. W sumie tu mówimy o dolarach, przepraszam, nie o euro, o dolarach, bo wtedy jeszcze euro nie było. Playstation 3 599 dolarów. Tam było w zależności od, od modelu, oczywiście, ale ten standardowy kosztował 599 dolarów. 600 dolarów, wyobraźcie sobie, 600 dolarów w tamtych czasach wyszła konsola, ale trzeba pamiętać, że ona jako pierwsza miała napęd Blu-ray. A wtedy odtwarzać, byle jaki tam domowy Blu-ray, to była cena około 1000 dolarów. Więc. Tu trzeba małą poprawkę wziąć, że to była dosyć nowa technologia, i tutaj sony zaatakowało, ale to się tak łatwo nie przyjęło. Przypominam też o tym jak Xbox wystartował, jak szybko musiał sceny spuścić i tego Kinecta odrzucić, żeby zaczęła się konsola sprzedawać, więc PlayStation 4 w cenie 399, tak jak kupowałem, ja przepraszam, ja kupowałem za 449, nie, ja kupowałem za 399 chyba funtów, jak się nie mylę w pakiecie, była ceną startową dobrą, znacznie lepszą do tego, co Microsoft zaprezentował i zrobił tutaj błąd, więc tak samo obstawiam, że PlayStation nie zrobi kolejnego jakiegoś głupiego błędu, tak to zrobił Microsoft i wypuści konsolę za 319. Tak, dla przypomnienia też powiem Wam, że 600 dolarów, cena startowa PlayStation 3, bo złapicie się za głowę, tak? Ktoś z Was może nie pamiętać tego, że taka cena była startowa powie: Kurde, to jest kupa pieniędzy. I tak, to jest kupa pieniędzy, ale to i tak nie była najdroższa konsola w historii wypuszczona. Biorąc też pod uwagę inflację, bo Atari 2060, 2600, 262600, jak tamkolwiek sobie to tam rozpiszecie i powiecie, wyszła, jej cena startowa była 199 dolarów, jak dobrze pamiętam. Biorąc pod uwagę inflację, to dzisiaj jest prawie 800 dolarów. Kupa, kupa pieniędzy. Ale takie czasy były, koń. <gry> Więc. Koni, ja zaczynam zbierać pieniążki. Tak, Lemi na pewno kupuje. Nie musicie się mnie pytać 10 razy. Sekcja komentarzy jest dla Was, więc Wy możecie też przewidzieć cenę i datę startową konsolki. Też możecie napisać, dlaczego się ze mną zgadzacie lub dlaczego się ze mną nie zgadzacie. Opis pod materiałem jest jak zawsze dla Was. Łapa może być w górę. Wspieraj, subskrybuj. Co tam sobie życzycie, kochani, to bym ja, Lemi. Trzymaj się serdecznie. Hey ka